Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Gamer, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Wiedźmina 1. I tak, w poprzednim odcinku zabiliśmy tego maga i idziemy teraz do laboratorium. Plądrują laboratorium. Ten drugi mag jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Śpiesz się. Lecimy, lecimy, lecimy. Obrona Kermoren. Laboratorium Wiedźminów. Zapisywanie. A właśnie, napiszcie mi, czy wam pasuje nowe intro. Bo taki jeden youtuber napisał mi, którego osobiście znam, tak w miarę w sumie, napisał mi, żebym zmienił intro, muzykę w intro, bo nie pasuje. I zmieniłem właśnie, i czy wam się podoba. Zmieniłbym to już w drugim odcinku, ale że miałem już nagrany na zapas, no to nie zmieniałem intro. Podobno Wiedźmini odbijają pociski w locie. Co on robi? Sprawdźmy. Leo, stój! O Boże. Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to pójdę. O kurde. Leo is dead. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. Wesemirze, Leo nie żyje. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Cholera. Nas ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. No, tak wyszło. Mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Okej. Okej, mam trzy nowe talenty. Trzy talenty do wykorzystania. Nie wiem, czego mogę tu wykorzystać. No właśnie, będę musiał sobie te wszystkie znaki odblokować, atrybuty zresztą też nie wiem, czy atrybuty jakoś mogę teraz... Atrybuty mogę ulepszać. Powiedzmy, że ulepszyłbym sobie siłę, wytrzymałość i zręczność. Bym sobie, bo to są jednak, tak mi się wydaje, najbardziej potrzebne rzeczy. Myślę, że prześpimy sobie 3 godzinki i dobranoc. Nagrywałem już to poprzednim razem, ale miałem problem z programem i się zrąbał troszkę. Jeszcze sobie splądrujemy tą szafę, że tak powiem. Przenieść wszystko. Muszę się właśnie nauczyć tych nowych znaków. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. To dobrze. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić.
Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy, to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. No i musimy się uczyć. Lewy przycisk myszy ikona zwoju. Lub naciśnij klawisz J, aby otworzyć panel dziennika z wolnego. Okej, dziennik J. Aktywny, coś tam. Dziennik, ekwipunek. Dziennik. Przycisk myszy, ikonę zwoju. Zadania. Eliksir Latris, obrona Kermoren. Fazy, śmierć Leo. Pokaż tylko aktywne zadanie. Triss. Wesemir polecił mi przejść za eliksir do rannej Triss. Dalszy wskazówek udzieli mi Lambert, który przebywa w górnej sali i zajmuje się nie... Okej. W górnej sali jest Lambert. I do górnej sali dostanę się chyba którędyś stąd. Krąg szeptu kamienia. To nie tutaj. Na tym kręgu będziemy się chyba uczyli tych nowych znaków i gnizd i jeszcze inne takie pierdolety. Tak. Dobra, wyszliśmy. Zapisywanie automatyczne. Typ, tryb, typ, typ. Triss. Lambert. Dobra. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Za tymi drzwiami. Nie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Bywaj. Dobra, no to bywaj. Od tej pory możesz w tryb medytacji samodzielnie przygotowując eliksiry. Dobra. Nowy wpis w dzienniku. Dziennik jest pod J. Dziennik. Zadania. Eliksir dla Triss. Śmierć Leo. Pokaż tylko aktywne zadania. Pokaż tylko... Nie. Leo zginął z ręki magistra. Musi odpocząć, a potem... Cię po zamku i sprawdzić, czy pozostali Wiedźmini i Triss mają się dobrze. Jeśli napotkam na swojej drodze ocalałych napastników, sprawię, że pożałuję zamordowania Leo. Okej. Czyli tak. Triss leży przy kominku. Okej, a ja mogę... Nope. Nie chcę tego. Jak anulować medytację? Tej. Dobra, to przemedytujmy. Medytancjonuj. Dobra, przemedytancjonował. Przeszedłbym tam do kuchni pozbierać fanty. I nawet chyba wiecie, co zrobię. Pozbieram fanty stąd. Stary kredens, inne gunwa są tutaj. Przenieść wszystko.
wszystkie beczki, przenieść wszystko, poproszę. Stary kredens, jest coś w nim? Jest, jest coś. Palenisko i kurczak. Okej. Urwałem mu nogi. Kurczakowi złej, ile dobra. Jestem ham. Na pierwszym piętrze mamy dwa pokoje, w których mamy znaleźć dwa różne... Chyba jakiś tam alkohol. I kamyki jakieś białe. Zamknięte. Którędy ja tam mam na górę ci wejść, panie kolego? Powiesz mi? Właśnie nie wiem za bardzo. Lambert Tris, muszę sobie z nim pogadać. Witaj ponownie. Gdzie znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz w zbrojowni. Na pierwszym piętrze, w skrzyni. Pomieszczenie pełne broni i manekinów. Zorientujesz się. Bywaj. Na pierwszym piętrze, tylko kuźwa, jak ja mam ci na te pierwsze piętro się kurde dostać, tak? Jest wejście na dziedziniec, ale ono jest zamknięte, czyli może stąd jest jakieś wejście na górę, tak? Co jest bardzo prawdopodobne, bo skoro z tamtej strony... Chyba, że od kuchni, przez kuchnię mogę przejść, bo tam jeszcze coś było w tej kuchni, właśnie tutaj. O, są schody. Fajnie, że się na schodach bije, już siebie nie widzę. Ale teraz to nie siada. Ej, nie spodziewałem się w ogóle ich tutaj. Zacznijmy od tego. Ale okej. Pierwsze piętro. Okej, drzwi otwórz. Tam jest, już widzę, bandyta. Chodź tu. Ja tu pożałuję, chyba C, czekajcie. To chyba zadaje obrażenia takie ogólnie naokoło wszystkim, jak stoją koło mnie. Więc myślę, że tego typa z tyłu też troszkę pocisnęło. Chociaż to mniejsze obrażenia zadaje. Biorę styl silny, wiecie. Ten styl silny przyda się na kogoś, na... Tego kurdupla zostawię. Bankujemy go. Dobra, i teraz bierzemy styl dla... Downów. Przy głupich i malutkich. Dobra. Skoro mnie wasz mistrz nie potrafił zarąbać, no to tym bardziej wy, więc wy se musicie próbować. Kupę wyhodować co najwyżej. Beczki. Dobra, tutaj jest skrzynia i tutaj chyba znajdę to coś. Co to jest? Nieznany eliksir, no to chyba on jest potrzebny, ewentualnie z innych pokoi, nieważne. Przeszukamy wszystkie pokoje, więc tutaj nie ma za bardzo się co martwić. Co tu szczątki robią? A, tu są ci, których zarąbałem pewnie, tak. Tędy ja przyszedłem. Kufer. Napój. Wszystko pozbierały. Szafę. Szafka. Wszystko podbieram, bo nie wiadomo, gdzie to może być w ogóle. Biblioteka. W bibliotece, szczerze mówiąc, chyba nic nie znajdę, prawda? No, prawda, prawda. Idziemy dalej.
Nie można, a no. Czekaj, bo to nie ten styl. Do widzenia, tak? Wskazówki możesz wziąć wyłączenie, nie mając sekwencji za szybko. Okej. Beczka jakaś tu jest. Jedzenie chyba w nim jakieś było. Drzwi. Tutaj jest jakaś szafka. Tutaj chyba nie ma wyjścia. Więc muszę przejść sobie tutaj. Tutaj już wszystko wyzbierałem i idziemy do... Drzwi nas zblokowały. Patrz, patrz. Idziemy dalej. Pokój wieczorny. W tej skrzyni chyba coś miało być, przecież tak. Zabrałem to? Tak. Komoda. W zbrojowni. Teraz idziemy do zbrojowni, bo zbrojowni miało być coś jeszcze. Skrzynia. Chyba wszystko przeszukałem. To się opłacało, przyjść, panie. Tej. Sztylet. Czekajcie, ten zadaje obrażenia 1 do 6, ten zadaje też 1 do 6, więc żadnej różnicy to nie robi. Czy to była zbrojownia, tak? No to też wygląda. To jakaś kupa. Manekin czy inny gunwo. Pokój wieczorny, tu pokoju nie ma, czyli wszystko przeszukaliśmy i możemy iść na dół. Pod warunkiem, że znajdę zejście na dół. Chyba gdzieś tutaj było, co nie? Od pokoju tego się szło na dół. Tego pokoju? Nope, nie tego pokoju. Chyba do tego. Parter, tak, parter. Stąd się szło. Jeszcze jakieś szczątki tu leżą, to sobie je pozbieram. Pewnie jakieś oreny będą. Chyba oreny, tak się to nazywa, te hejsy. Tak się chyba oreny nazywają. Nie, czekajcie, co to jest. Coś? Lambert jest po drugiej stronie, tylko gdzie ja mam? Tędy mam przejść. Tutaj są ruiny, że oni tutaj siedzą. Mają to tryst przeniósł, nie wiem, do jakichś normalniejszych pokojów. Wesemir, do kogo mam przejść? Do Wesemira? O, ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Czemu ty? Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Nie wiem, że już kiedyś broniłeś Kermoren. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. Salamandry. Bywaj.
Dobra, bywaj, bywaj. Idziemy teraz do tego kogoś. Nowy wpis w dzienniku. Idziemy do niego. Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Potrzebujesz czegoś, Wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Widzę, że dobrze się tu czujesz. Powiedz, gdzie na nim przeprowadzić. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy, tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. A. Powiedz mi o próbach. Cały proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wybór. Leo właściwie go już zakończył. Polega on na ciężkim, morderczym treningu połączonym z odpowiednią dietą. Domyślam się, że ta dieta to coś więcej niż zwykła marchewka i sałata. Tak. W laboratoriach rosną unikalne grzyby, mchy, trawy i zioła. W połączeniu z treningiem jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć przyrost masy mięśniowej, przemianę materii, kondycję. Słowem, ogólną wydolność organizmu. Wszyscy przechodzą pierwszy etap? Niestety nie. Najczęściej wysiada wątroba i serce, czasem psychika. Nadmiar agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, depresje. Rozumiem. A drugi etap? Próba traw. Wymyślono o niej więcej bzdurnych bajek niż o śniegowej królewnie. Przed napadem w laboratorium były retorty, piece alchemiczne, receptury, zioła i trawy. Brakowało tylko czarodzieja i magii. Widziałeś próbę na własne oczy? Tylko jedną. Naszą. Kiedy zbielały ci włosy, myślałem, że wariuję. Trawy wpływają na system nerwowy. Proces musi być kontrolowany magicznie. Efektem jest błyskawiczny refleks. Tempo reakcji nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Przeżywa 4 na 10. Ostra selekcja. Powiedz o ostatnim etapie. Zmiany, czyli mutacja oczu, szpiku kostnego, zmiany hormonalne. Nie znam się na tym najlepiej. Dzięki nim widzimy w ciemności. Nasze rany goją się 2-3 razy szybciej niż u normalnych ludzi. Dobrze. Dlatego dochodzi zwiększona odporność na trucizny. Brzmi nieźle. Jaka jest tego cena? Sterylność. Jesteśmy bezpłodni. Zmiany są nieodwracalne? Całkowicie. Dobra, no to bywaj. Idziemy do Wesemira. Tak? Chciałem o coś spytać. Lambert uczył mnie receptury eliksiru. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Składniki jaskółcze ziele, aktualne eliksir dla Triss. Nowy wpis w dzienniku, poczekajcie, muszę sobie zobaczyć na ten dziennik. Alchemia, zadania. Tajemnica Benger, coś tam. Najpierw zrobimy, nauczymy się sprzedania potworu. Wesemir powiedział mi, jak wszedł na dziedziniec i zabrał pazury przerazy. Mam iść na dziedziniec i wziąć pazury z ciała przerazy. Okej, no to słuchajcie, to zrobimy sobie w następnym odcinku. Najcięższy odcinek to będzie na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Oraz polećcie mój kanał swoim znajomym. Najcięższy odcinek to będzie na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie i siema.